Uważam, że byłoby to wyrządzeniem krzywdy moim pacjentom i współobywatelom. Teraz pozostały nam placówki medyczne pełne ludzi, którzy nie mają kręgosłupa, aby wstać i postępować właściwie. Bardzo martwię się o przyszłość medycyny w tym kraju, ponieważ uznaliśmy za przestępstwo i zdyscyplinowaliśmy wszystkich lekarzy, którzy faktycznie tam byli, aby chronić naszych pacjentów i rodziny. Byłam zasypywany ludźmi, którzy chcieli się leczyć. A kiedy przyszły pierwsze telefony, usłyszałam, Boże, jak mówił, że zrobię to na Jego chwałę i nie zamierzam brać żadnej zapłaty. Całe te 3 lata były jak koszmar. Ale w moim przypadku jako lekarza było to prawie jak wypełnienie powołania, bo trzeba było to leczyć, a lekarze nie leczyli COVID-a. I tak właśnie myślę, że się zaangażowałem. I zdałem sobie sprawę, hej, to jest twój prawdziwy cel w byciu lekarzem. Święto Dziękczynienia 2022. Pielęgniarka zadzwoniła do mnie z tego szpitala i powiedziała, przygotowuję się do zabrania tego pacjenta na prześwietlenie i tak go poinstruowałam kiedy zostawię go tam na krześle i tylnymi drzwiami, zapomnę jego akta i zadzwoniłam do jego rodziny, a oni go zabiorą. Wyjdzie tylnymi drzwiami, wsiądzie do samochodu i odjedzie, a my nie będziemy wiedzieć, dokąd poszedł ten facet, bo musi żyć. Rodzina go odebrała i natychmiast zabrała do domu. Mieliśmy w okolicy lekarza, który leczył go w domu. No i przeżył. I właśnie tacy bohaterowie tam działają. Niektórzy z tych ludzi pracujących w szpitalach nie byli tymi złymi, jakich wszyscy przedstawiają. Wszyscy pracujący w szpitalach właściwie nam pomagali. Byli po prostu bohaterami. Byli absolutnie w pobliżu. Więc powodem, dla którego robimy ten dokument, który właśnie oglądacie, są ci ludzie. Każda osoba w tym autobusie, każde zdjęcie, które tu mamy, to ta, która została zabita albo przez zastrzyk przeciwko COVID-owi i zatwierdzoną szczepionkę, albo przez śmierć kliniczną w szpitalu. I to dzięki nim pozyskali jednego dla zespołu, który znamy lepiej i który będzie spisywał się lepiej w przyszłości. To więc tylko ułamek personelu tutaj, a dopiero zaczęliśmy odkrywać prawdziwą liczbę zgonów. Tyle śmierci w Ameryce i na całym świecie, tyle śmierci. A motywacją dla mnie i załogi tego autobusu podczas podróży były te twarze, które na nas patrzyły. Zatem w ich imieniu, na ich cześć będziemy kontynuować zdrowie dzieci. Obrona będzie kontynuowana. I nie przestaniemy, dopóki nie nadejdzie sprawiedliwość. I to się nigdy więcej nie powtórzy. Kilka miesięcy po rozpoczęciu trasy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To bardzo sprzeczne uczucie, ponieważ mam tę wielką radość, która została mi daną. To maleńkie dziecko. Jednocześnie słucham ludzi, którzy przeżywają straszne doświadczenia i żałoby. I myślę sobie, jak mogę mieć taką radość. A ci ludzie doświadczyli w swoim życiu takiego nieszczęścia. Takie smutne. Historia Saviera była niezwykle bolesna. Pamiętam, że byłam może w 4., 5. tygodniu ciąży, ilekroć go spotykaliśmy, a ona, mama, przyprowadzała jego urnę do autobusu, siedziała tutaj i była bardzo zdenerwowana. Myślę, że rzeczywiście starali się o to latami i w końcu doczekali się cudownego dziecka. Zaszczepili go. Zmarł pewnej nocy. Tylko ból tej matki. Czekała na niego latami.
Siedzę tam i myślę, otrzymałam ten dar. Wiesz, jestem w ciąży i nie pozwolę, żeby śmierć Xaviera poszła na marne. Wiesz, jakbym nie wiedziała, że szczepionka kiedykolwiek dotknie mojego dziecka. Więc to całkowicie się na nich obróciło. Obróciło się to przeciwko nim, ponieważ tak naprawdę doprowadzili do tego, że stworzyłam tak wielu przeciwników szczepionek. Niezależnie od tego, czym chcą nas zatruć, mam instynktowną reakcję na sposób, w jaki żyliśmy przez te 2 lub 3 lata, ale poza tym z tego wyszło tak wielu ludzi, którzy się obudzili. Nastąpiło przebudzenie. Są ludzie, którzy zadają pytania, których nigdy wcześniej nie zadawali. Coraz więcej jednostek w społeczeństwie zaczyna się budzić i zadawać naprawdę trudne pytania. Częstość występowania przewlekłych problemów zdrowotnych u dzieci jest po prostu ogromna. Mam na myśli wszelkiego rodzaju przewlekłe problemy zdrowotne. Coś jest nie tak. Wydarzyło się coś, co zmieniło trajektorię opieki zdrowotnej nad naszymi dziećmi. I trzeba pomyśleć o związku ze szczepionką. To ogromny ośrodek zysków dla firm zajmujących się szczepionkami, a oni po prostu chcą w dalszym ciągu produkować szczepionki na wszystko, co się da i chcą to uwzględnić w harmonogramie. Zrobili i zalegalizowali wprowadzenie tych szczepionek dla biednych dzieci. Teraz, żeby iść do szkoły, muszę przejść, wiesz, całą serię zastrzyków, których rodzice nie chcą, wiedzą, że to szkodliwe. Wiemy już, że dzieci nieszczepione są znacznie zdrowsze niż dzieci zaszczepione. Wiesz, moje dzieci zostały zaszczepione i nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A potem przyszedł COVID, kiedy właściwie zaczęliście kwestionować pewne rzeczy i teraz zdaję sobie sprawę, że żadna z tych szczepionek dla dzieci nie została kiedykolwiek poddana badaniu kontrolowanemu placebo. Nie wiemy, na ile są skuteczne. Nie wiemy, jak bezpieczne są. I z pewnością zrobiłbym wielką pauzę, gdybym znów miał swój czas. Świetna przerwa na szczepienie moich dzieci. Czy skończyłaś już ze szczepieniami i nie chcesz już więcej? Och, absolutnie nigdy więcej. I żadna przyszła pandemia tego nie zmieni? Każde sianie paniki, każda praca, którą wykonujemy? Czy przyjmiecie szczepionkę jeszcze kiedykolwiek? Nie, nie. Czy sądzisz, że istnieje coś takiego jak bezpieczna i skuteczna szczepionka? Nie. Obecnie jestem sceptyczny wobec większości szczepionek. Mam 69 lat. Nigdy nie będę przyjmować kolejnej szczepionki co tydzień. Widzę od 4 do 8 osób, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepionkach. Osobiście nie zrobiłbym tego. Widziałeś stan zdrowia nieszczepionych? Tak. Dla mnie najciekawsze jest znalezienie populacji całkowicie nieszczepionych ludzi, a następnie porównanie ich z resztą z nas. Jest to dość zdumiewające. A widziałem i czytałem już za dużo. Nie sądzę. I wow, to dopiero od początku COVID. Dziękuję. Witamy po naszej stronie. Dziękuję. Witamy w ratowaniu dzieci. Właśnie urodziła nam się pierwsza wnuczka. Pierwszy wnuk. Tak, porozmawiaj o urodzeniu nowego dziecka. Co byś zrobił? Mam wrażenie, że ćwiczymy. Tak. Czy zarobiłeś jakieś pieniądze? Opadły mi klapki na oczy w marcu 2020 roku z powodu COVID-a, z powodu niektórych rzeczy, które widziałem. Żyję w zupełnie innym świecie niż 4 lata temu. To pewne. Modlę się, aby nasze dzieci posłuchały tego ostrzeżenia. Tak, ponieważ najbardziej żałuję tego, że kiedykolwiek wziąłem szczepionkę lub pozwoliłem, aby mój syn został zaszczepiony. Jeśli nie potrafię być przejrzysty, uczciwy i prawdomówny wobec moich pacjentów, muszę się stąd wydostać. Zamierzam zrobić coś innego. Pozwól mi dołączyć do niego w branży nieruchomości. To tam teraz jesteś. Jestem po prostu. Nie mam zamiaru tam siedzieć. Kłamstwo. Dziękuję. Powiedziałem Loren, powiedziałem, wiesz, biorąc pod uwagę, jak sprawy się mają, wolałbym tak zrobić. Czy jest coś, co skłoniłoby cię do ponownego podjęcia jakiejkolwiek szczepionki? Musieliby mnie zabić. Nic. Nic nie zmusiłoby mnie do wzięcia tego. Moje podejście do szczepionek całkowicie się zmieniło. Gdybyś trzymał w ramionach nowonarodzone dziecko, czy dałbyś coś swojemu dziecku? Nie dostaliby ani jednej szczepionki. Koniec. Kropka. Koniec historii. Byłoby całkowicie nieszczepione. To jest autobus numer 2. Autobus numer 1 jest pełny. Nie mogę znaleźć dla niego innej nazwy. Autobus numer 2 jest pełny. Ile autobusów to zajmie? Jak już powiedziałam, wszyscy powinni wiedzieć, co widzieliśmy w autobusie poświęconym obronie zdrowia dzieci. To, co wydarzyło się podczas COVID, nie mogłoby się wydarzyć bez propagandy i cenzury. Jak przezwyciężyć tę propagandę i cenzurę?
Dzieje się tak głównie dlatego, że ludzie czują się dobrze z milczeniem. Cisza oznacza zgodność. W ten sposób zmuszają nas do podporządkowania się, sprawiają, że się boimy i milczymy. Bardzo ważne jest, aby mówić kobietom w moim wieku, które zamierzają wyjść za mąż i mieć dzieci, o niebezpieczeństwach związanych ze szczepionkami. To właśnie przydarzyło się mojemu ojcu. To właśnie przydarzyło się mojej córce. Staramy się podnosić świadomość. Staramy się w jakiś sposób pamiętać o tych, których straciliśmy, aby uczcić ich, opowiadając naszą historię. Mamy nadzieję, że uda nam się zapobiec takim sytuacjom innym osobom. Jeśli wystarczająca liczba osób powstanie i powie, wiesz, zrobiliśmy to podczas ostatniej pandemii, nie zrobimy tego ponownie. Ta pandemia. Mamy 8 miliardów ludzi na tle kilku tysięcy kart kontrolerów. Wygramy to. Będziemy mogli dyktować warunki, jak chcemy żyć. To dla nas ważny czas, aby to udokumentować, ponieważ przyszłe pokolenia muszą wiedzieć, co się stało. Nadszedł czas, abyśmy połączyli siły, ruszyli naprzód i walczyli z tym, ponieważ to wygramy. To ludzkie doświadczenie łączy nas razem. Ale jeśli nie u głosu, nie będziemy wolni. Wiesz, co to jest chór? Piękne głosy śpiewające razem. I musisz dodać swój głos do tych innych głosów. Zatem te akordy symfoniczne mogą dotrzeć do większej części ludzkości. Ludzie będą cię słuchać, jeśli będziesz mówić w życzliwy sposób. Użyj swojego. Wykorzystaj swój głos dla dobra świata. Zawsze znajdziesz kogoś, kto cię wysłucha. Jeśli będziesz okazywać życzliwość, uprzejmość, stanowczość i prawdę. Jeśli nie przemówimy głośno, jeśli nie staniemy się ich głosem, nikt tego nie zrobi. Daje mi to tyle nadziei, że nie zostaną zapomniane, nie zginęli na próżno i że możemy ratować ludzi i że możemy zmienić rzeczywistość. Możemy zabrać głos w sprawie cichego Holokaustu i możemy to zakończyć, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Głos każdego jest ważny. Myślę, że używanie głosu tam, gdzie możesz i jak możesz, i docieranie do tych uszu, jak możesz, ochroni przyszłe pokolenia. I będziemy chronić dzieci w przyszłości. Ale zawsze będziemy pamiętać tych, którzy poświęcili się, aby pomóc nam zrozumieć te kwestie. Myślę, że właśnie to jest tak ważne w autobusie i tym doświadczeniu. Cóż, myślę, że autobus jest niesamowitym pomnikiem ludzkiego ducha. Myślę, że to pomnik współczucia, być może, twojego i zespołu, którzy są w autobusie. Wysłuchać ludzkich historii, współczuć ludziom, którzy przyszli. I to jest pomnik praw. Jak mówiłam, sprzeciwiamy się propagandzie i cenzurze. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Ma to związek z niektórymi ludźmi pragnącymi władzy i kontroli. Zatem mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym, a okazywanie współczucia i miłości ludziom jest rewolucją. I taki właśnie jest autobus. Chociaż miało to miejsce podczas pandemii, my w autobusie otrzymujemy raporty, że te protokoły szpitalne są nadal wdrażane w całych Stanach Zjednoczonych. Konieczne jest przygotowanie się na każdy pobyt w szpitalu. Werset z Pisma Świętego, o którym myślę, że każdy rodzic powinien pamiętać, znajduje się w drugim liście do Tymoteusza. Albowiem nie dał mi Bóg ducha bojaźni,